dni, do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, nie żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, które jeszcze nie znamy. Ważne jest tylko te dni, które znamy. Ważne są tylko te dni, które jeszcze nie znamy. Ważne jest tylko te dni, które znamy. Pewnie znany ktoś, kto miał to mi sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie te właśnie, że ważne są te dni, które jeszcze ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, które jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych dni, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, które jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych dni, na które czekamy. Kochani uczniowie, drodzy rodzice, już za chwilę kolejny rok szkolny przejdzie do historii. Był to bez wątpienia wyjątkowy rok, szczególnie jego ostatnie miesiące. Zdalne nauczanie, lekcje online, spotkania tylko w wirtualnym świecie. Pokazały nam, że za szkołą można zatęsknić. Przed nami jednak wakacje, czas zasłużonego odpoczynku. Jestem pewna, że we wrześniu, cali i zdrowi, spotkamy się w naszej szkole. Tymczasem bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Kochani, chciałam Wam życzyć cudownych, słonecznych i udanych wakacji. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, wypoczęci, spotkamy się we wrześniu w murach naszej szkoły, czego sobie i Wam bardzo mocno życzę. Trzymajcie ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia. Samorządu Szczewskiego chciałbym podziękować osobom, od których zależy nasz rozwój i możliwość poznawania otaczającego nas świata.
drodzy nauczyciele i dyrekcjo, dziękujemy za ogrom poświęconych nam godzin, mnogość wypowiedzianych słów oraz krocie przekazanej wiedzy. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Witamy Was! Kogo? Nasz las! Mijają lata u nas spędzone, na kartach katolika naniesione. Były nauka, wysiłek i walka, praca jak w szkole, ciężka, lecz warta. Warta tak wielu wspaniałych wspomnień, które nie znikną w sferze zapomnień. Były wyjazdy, wyjścia, spotkania i regularne szkolne pląsania. Teraz już czas etap ten skończyć, w kolejny etap życia się włączyć. Życzymy Wam uśmiechu na twarzy mimo przeciwności losu, wiary we własne możliwości i w ludzi, dobroci od każdego napotkanego człowieka, sukcesów w każdej dziedzinie życia.